Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Mam dzisiaj dla Was demo zestawu Dr. McStuffins. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś zrobiłam unboxing tego zestawu. W tym zestawie mamy Dottie, to jest pani weterynarz, żeby nie powiedzieć weterynarka. I tutaj pokażę Wam wszystkie funkcje, które ma Dottie. Przede wszystkim bardzo mi się podoba, że stoi. Stoi dzięki temu, że ma spore buciki na dużych podeszwach i w przeciwieństwie do wszystkich lalek Barbie jest dosyć stabilna na tych bucikach. Stoi. Rusza też rączkami, rusza nóżkami. I zauważyłam, że jest tutaj grzebień. Myślałam najpierw, że do czesania owieczki, ale to jest grzebień do czesania właśnie Dottie. Można czesać jej włoski, dosyć gęste, i robić jej różne fryzury. To też jest ciekawy feature. Oprócz tego ma stetoskop, bardzo fajny, a kiedy nacisnę na stetoskop, to leci piosenka. Jest to tytułowa piosenka z serii z Doc McStuffins. Niezbyt ciekawa, ale jest. I oprócz piosenki są jeszcze inne funkcje. Kiedy się naciśnie na stetoskop, to trzy różne rzeczy mówi nasza pani weterynarz. Za drugim razem mówi, że może postawić diagnozę. A za trzecim razem mówi, że może nas zbadać. Albo owieczkę zbadać, bo bardziej chyba chodzi o owieczkę niż o nas. Właściwie to nie stetoskop mówi, a ten dźwięk wydobywa się z jej brzucha, bo stetoskopem tylko naciskamy na brzuch lalki. I głośniczek umieszczony jest w brzuchu. Jeszcze raz nacisnę. Są trzy różne rzeczy tutaj. Dwa teksty i jedna piosenka. Czyli lalka jest dosyć interaktywna. Zobaczymy, czy podobnie jest z owieczką. Kiedy naciśnie się na brzuszek owieczki, to słychać bicie jej serca, czyli można stetoskopem badać owieczkę i wtedy słychać bicie serca. Tutaj mam kuferek z narzędziami i na przykład mam tutaj termometr. Termometrem możemy zmierzyć temperaturę owieczki. Kiedy wkładamy termometr do jej buzi, to też słyszymy nagranie. Druga rzecz to jest urządzenie do zaglądania do ucha. Kiedy wkładam do ucha owieczki, to również się bardzo cieszę z tego powodu. Chyba ją łaskoczę. Temperaturę możemy mierzyć pod pachą, ale nie ma tutaj żadnego specjalnej pozytywki, czyli trzy punkty nacisku, brzuszek, pyszczek oraz ucho, jeśli chodzi o owieczkę. Tutaj pyszczek i jeszcze osobna pozytywka w uchu. I tak wygląda owieczka. Bardzo przytulasta i puchata. I również interaktywna. To by było na tyle, jeśli chodzi o demo tego zestawu. W kuferku mamy właśnie termometr i urządzenie do zaglądania do ucha. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!